Cześć, znajdujemy się na pętli przymocowanej Karoliny. Sterownik SRG 5000 właśnie dał sygnał do odjazdu. Ruszam linią 10 w kierunku ulicy Łukasiewicza z wariantowym przejazdem przez ulicę Wywrockiego. Autobus, z którym dzisiaj jeżdżę, to jest Mercedes Citaro O530 CMG, numer taborowy 846. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Odrzykońską. I jedziemy w stronę pierwszego przystanku, czyli Błogosławionej Karoliny Przedszkole 07. Linia 10 w wariancie przez Wywrockiego liczy 38 przystanków. Wjeżdżamy na rondo Świętego Floriana. Mijamy ulicę Strzeżowską po prawej i po lewej. Błogosławionej Karoliny Strzeżowska. Po lewej stronie mamy ulicę Franciszka Kotuli, a my wjeżdżamy w ulicę Anny German. Następnie skręcimy w ulicę Wyspiańskiego i tam zatrzymamy się na przystanku Wyspiańskiego German. Jeżeli oglądaliście przejazd linią 42, który nagrywałem przed chwilą, to do skrzyżowania z ulicą Strzelniczą linia 10 i 42 pokrywają się.
teraz w zależności od wariantu, jeżeli jest to wariant przez Wywrockiego, to oczywiście linia 10 skręca w prawo, linia 42 w lewo. Natomiast jeżeli jest to wariant normalny, czyli bezpośrednio na Łukasiewicza, to aż do Alei Witosa linia 10 z linia 42 jadą tak samo. Następny przystanek Strzelnicza. No właśnie, minąłem się z linią 42. Jesteśmy na ulicy Strzelniczej. Właściwie trzy linie tutaj kursują. Linię 13, którą już nagrywałem. Linia 42, którą właśnie nagrałem poprzednim kursem. Ponieważ na 50 mam łączenie. No i właśnie linia 10, którą w tym momencie jadę. Czyli trzy linie, które kursują przez ulicę Strzelniczą. Wspominałem o tym, że na danych osiedlach są nazwy od, powiedzmy, powtarzające się nazwy typu dowozu. Zresztą na nagraniu z linii 42 o tym wspominałem. Jedziemy w ulicę Wywrockiego. Tak, tutaj właśnie mamy boczne ulice, ulicy Strzelniczej, tylko tam niżej, gdzie nie dojeżdża autobus. To mamy ulicę na przykład Balistyczną, ulicę Prochowniczą. Natomiast boczne ulice, ulicy Wywrockiego. Mam przystanek Wywrockiego Strzelnicza, jest to przystanek na żądanie, czyli oczywiście nie zatrzymuje się. Mówiłem, że boczne ulice Staroniwskiej to są po prawej stronie, jeżeli jedziemy w kierunku Pętli na Staroniwskiej, są nazwane od owoców. Tak tutaj dalej jest to kontynuowane. Mamy właśnie parę ulic nazwanych owocami. Najbliższy przystanek to jest Wywrockiego Jagodowa. Więc ogólnie, jeżeli usłyszycie nazwy jakiejś ulicy od owoca, to są to oczywiście ulice na osiedlu Staroniwa. Wyjątkiem jest ulica Owocowa, która no sama w sobie to jest akurat okolice dawnego Biłocina, przy końcu ulicy Warszawskiej. Oraz ulica bodajże Poziomkowa, która znajduje się na Budziwoju. Mamy tu takie ładne nazwy, jak na przykład Herbaciana. Jeszcze przed rondem jest ulica Agrestowa. Ogólnie, jeżeli lubicie spacery, widoczki, polecam też tutaj właśnie osiedle Staroniwo, osiedle Projektant. Można sobie pochodzić, są takie ładne widoki. Ewentualnie osiedle Zalesie, gdzie z końca ulicy Zelwerowiczej można wyjść na taki ładny punkt widokowy. Jest panorama na całe miasto.
można nawet właśnie dostrzec o 7 projektów. Następny przystanek. Wygockiego Potokowa na żądanie. Jesteśmy na rondzie imieniem Rozszczelonych. 1 czerwca 1943 roku. Wracamy na ulicę Wywrockiego.
błąd i przewinięcie na granę. Chyba, że ktoś odpowiednio wcześniej od razu wyłapał ten błąd. Thank you.
Następny przystanek. Zamian za panie. Już damy na ulicy Mariana Nagiewicza. I najbliższy przystanek to jest Nagiewicza Park 03, czyli prawo trasy teraz sobie jedziemy bez zatrzymania. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Boja Żeleńskiego. Po lewej mamy ulicę Akacjową, wspominałem o niej na jednym z nagrań, jest ulica równoległa właśnie do ulicy Wita Stwosza. Informacje dla ludzi nie z Rzeszowa, którzy oglądają sobie nagrania, czyli linia m.in. 0A 18 zatrzymują się na tym przystanku, linia 36, linia 3, linia 45. Polecam wizytę w tym parku, niedawno przeszedł rewitalizację. I następny przystanek to jest przystanek na Nagiewicza Kofmanowej. Następny przystanek na Nagiewicza Kofmanowej. I mijamy skrzyżowanie z ulicą Reformacką. Na Nagiewicza Kofmanowej. Czyli właściwie zespół szkół ekonomicznych i skręcamy tutaj na wprost ten niebieski budynek, to jest dawny biurowiec Zemeru. I skręcamy w prawo w Pałacu Małopolskiego. Budynek Państwowej Straży Pożarnej. Przestrzeganie do
drogę. No i w tyle widoczny oczywiście pomnik. I zbliżamy się do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego. Będziemy skręcać w prawo. I najbliższy przystanek Piłsudskiego, Urząd Wojewódzki 03. Jeżeli lubicie sobie spacerować po mieście, lubicie zwiedzać miasta, nie byliście w Rzeszowie, bardzo gorąco zapraszam. Oczywiście można sobie usiąść na tej okrągłej płatce, jest bardzo klimatyczna. Fajnie sobie posiedzieć też wieczorem, kiedy już rzeczywiście słonko tak nie grzeje. No bo w dzień to właściwie siedzimy na tej płatce jak na patelni. Gastronomicznych.
trzeci co do wysokości w Polsce. Minęły ulicę Stanisława Leszczyńskiego. Teraz zbliżamy się do ulicy Juliusza Słowackiego i przystanek Chopina Filharmonia, czyli ostatni wspólny przystanek linii 10 i 42.
lewo i najbliższy przystanek to jest przystanek Powstańców Warszawy, Dom Studenta.
Kolei Sikorskiego po opuszczeniu przystanku Sikorskiego Domki. Będę się kierował w stronę skrzyżowania z ulicą Robotniczą i Strażacką, oczywiście stąd się na ulicę Robotniczą, od którą dojedziemy do Domki przy Łukasiewicza. Czyli ulicę, z której wyjeżdżają między innymi linie 40, która przejeżdżała wprost, tak samo linia 14 oraz linia 2 i 8, które jadą tutaj akurat z ulicy Strażackiej w lewo Sikorskiego, czyli linie, które już nagrywałem. Oraz naprzeciwka z Alei Generała, tam od strony Tyczyna. Linie 37, 58 i 44. Jak widzicie, ruch już dość spory, chociaż jest w sumie wczesna godzina, bo 6:20. Oczywiście w związku z tym, że są wakacje, to ruch na pewno jest dużo mniejszy niż normalnie. Jest to zarazem przedostatni przystanek tutaj na tej trasie, czyli
strony Wyrobotnica Swer, Wyrobotnicza Cmentarz. Po lewej stronie mijamy skrzyżowanie z ulicą Kościkową. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, prośby, piszcie śmiało w komentarzach, tylko prośba, żebyście nie robili tego oczywiście w trakcie premiery, tylko w komentarzach normalnie pod filmem. Zapraszam oczywiście na kolejne nagrania. Serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy na końcu trasy.